Co to jest limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc i jakie są jego przyczyny? Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc jest jedną z postaci tzw. śródmiąższowego zapalenia płuc, czyli zapalenia płuc niezwiązanego z zakażeniem bakteriami, wirusami i grzybami. Choroba rzadko występuje samoistnie. Najczęściej współistnieje z chorobami tkanki łącznej, a zwłaszcza z zespołem Sjögrena, z zaburzeniami immunologicznymi, a szczególnie z pierwotnym i wtórnym niedoborem odporności, z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy, z miastenią oraz reakcjami polekowymi. U dzieci często występuje w zakażeniu wirusem HIV. Jak często występuje limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc? Limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc należy do chorób bardzo rzadkich, a zupełnie rzadko występuje samoistna postać tej choroby. Najczęściej spotkać ją można u osób z zespołem Sjögrena oraz u dzieci zakażonych HIV. Jak się objawia limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc? Choroba może objawiać się kaszlem i powoli narastającą dusznością. Jednakże u wielu chorych nie stwierdza się żadnych objawów, a jedynie w obrazie radiologicznym klatki piersiowej, czyli zdjęciu rentgen płuc, często przypadkowo wykonanym, stwierdza się zmiany związane z limfocytowym śródmiąższowym zapaleniem płuc. Co robić w przypadku wystąpienia objawów limfocytowego śródmiąższowego zapalenia płuc? Zarówno w razie występowania objawów, jak i w przypadku stwierdzenia bezobjawowych zmian w obrazie radiologicznym należy zgłosić się do lekarza, który podejmie odpowiednie postępowanie diagnostyczne. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie limfocytowego śródmiąższowego zapalenia płuc? Najpierw lekarz zbiera wywiad i bada pacjenta. Następnie zleca badania dodatkowe, przede wszystkim rentgen płuc, a także tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości, TKWR, klatki piersiowej. Kolejne badania to tak zwane płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, BAL, oraz bronchofibroskopia, podczas której pobiera się fragment tkanki płuca do badania histopatologicznego. Czasem pobiera się tkankę płuca do badania podczas operacji. Jakie są metody leczenia limfocytowego śródmiąższowego zapalenia płuc? W leczeniu choroby stosuje się glikokortykosteroidy, choć nie zawsze jest to skuteczne. W przypadkach, gdy limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc towarzyszy innym chorobom, czasem modyfikuje się leczenie choroby podstawowej. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie limfocytowego śródmiąższowego zapalenia płuc? Choroba ma przebieg dość łagodny i obserwuje się w niej samoistne wycofywanie się objawów. W niektórych przypadkach jednak może dojść do przejścia limfocytarnego śródmiąższowego zapalenia płuc w chłoniaka. W wielu przypadkach o rokowaniu decyduje choroba podstawowa i jej powikłania. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia limfocytowego śródmiąższowego zapalenia płuc? Chorzy z samoistnym limfocytowym śródmiąższowym zapaleniem płuc powinni pozostać pod stałą kontrolą pulmonologa ze względu na ryzyko ewentualnego rozwoju chłoniaka. Chorzy, u których limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc towarzyszy innym chorobom, mogą pozostać pod opieką specjalistów leczących chorobę zasadniczą, np. reumatologów w przypadku choroby Sjögrena, którzy w razie progresji zmian w płucach skierują ich na ponowne badania pulmonologiczne.